Joe Biden, proszę Państwa, opuszcza Polskę. Joe Biden, największy imperator, najsilniejszy człowiek świata, opuszcza Polskę, ale nie martwmy się, nie martwmy się, jego wojska jeszcze w Polsce zostają i obronią nas przed strasznym tyranem ze wschodu, przed Rosją. Także jesteśmy, proszę Państwa, w silnych rękach i nogach Joe Bidena. Proszę popatrzeć, co za wspaniały człowiek. Wskakuje niemalże do tego samolotu. Opuszcza niestety ale tak jak mówię, nie jesteśmy sami. Mamy jeszcze Macrona, mamy Scholza, mamy ludzi, którzy pomogą nam w walce ze złem, w walce z Rosją. 2030 rok to już powietrze, znaczy źle mówię, ciśnienie świata ujdzie. To ciśnienie świata ujdzie, jesteśmy w przedprożu tego, ponieważ ono ujdzie między 2024 a 2028. Jeżeli to pierwsze tąpnięcie ma być 2024, to w tej chwili żyjemy ściśle przyklejeni do pierwszego tąpnięcia, czyli będą następowały po sobie rzeczy, które doprowadzą już do pierwszego tąpnięcia. Wiecie, co mam na myśli z tym tąpnięciem. Około 5 maja, czyli będą następowały po sobie rzeczy, które doprowadzą już do pierwszego tąpnięcia. Wiecie, co mam na myśli z tym tąpnięciem. Około 5 maja. Proszę Państwa, mamy nareszcie nową datę. Ja przyznaję, że te wszystkie poprzednie nie sprawdziły się niestety, ale zostały po prostu w linii czasowej lekko przesunięte, tak jak ten kalendarz Majów nie jest dokładny i wszystkie inne kalendarze, proszę Państwa, nie są aż tak perfekcyjne, także następuje pewne przesunięcie czasowe w linii czasowej w innej gęstości i tutaj mamy nareszcie człowieka, który dokładnie tą datę powiedział i musimy się tej daty bać. Proszę Państwa, maj w tym roku będzie pierwsze tąpnięcie, a więc uważajmy, wzmacniajmy sufity. Proszę Państwa, najlepiej trzeba w tym dniu być poza domem gdzieś, gdzie nie ma drzew. To tąpnięcie ma nastąpić według Jackowskiego. I on, co tu dużo mówić, rzadko się myli. Barack Obama potwierdza, proszę Państwa, przed 5 godzinami ukazała się ta wiadomość, że Barack Obama obawia się, że niebawem obcy, może właśnie w maju, wylądują i będą niezbyt mili dla nas, także to tąpnięcie może przyjść z góry. O tym również, proszę Państwa, świadczy fakt, że NASA najwięcej zużywa helium na świecie. Helium, które powoduje, że balony, proszę Państwa, mogą fruwać do góry. Ten niesamowicie lekki gaz powoduje właśnie to, że balony idą do góry i NASA potrzebuje go bardzo dużo. Prawdopodobnie chcą nas zrobić w balona, niestety.